Ponad 250 stulitrowych worków śmieci zebrali wolontariusze podczas wiosennego sprzątania przełomów Wisłoka. Organizatorzy akcji założyli sobie też inny cel – zwrócenie uwagi na potrzebę turystycznego zagospodarowania zbiornika wodnego w Sieniawie oraz remontów lokalnych dróg. Takie inwestycje ich zdaniem są niezbędne dla ożywienia ruchu turystycznego w tej części regionu. Sprzątamy, żeby zwrócić uwagę na potrzeby regionu, twierdzą organizatorzy akcji. Stowarzyszenie Przełomy Wisłoka oraz Ruch Społeczny Zagłębia Ambitnej Turystyki chcą wpisania planów Zagłębia Ambitnej Turystyki do strategii rozwoju województwa Podkarpackie 2030. Przygotowanie dokumentacji dla trzech najistotniejszych rzeczy. Pierwsza to jest zagospodarowanie Rudawki Rymanowskiej, całego tego terenu, bo nie ma takiego planu. Dwa, dokumentacja przystani wodniackiej, tu się znajdujemy w tej chwili, nad Jeziorem Sieniawskim za Porąbesko, bo nie ma tutaj tej przystani de facto, ani żadnych udogodnień dla turystyki. Trzecim postulatem jest poprawa stanu dróg lokalnych. Akcja sprzątania jest rozłożona w czasie i obejmuje 5 gmin. Tu wolontariusze porządkowali brzegi zalewu w Sieniawie. Na takiej akcji jestem pierwszy raz i jestem zdruzgotany, jak tak piękne miejsce można zniszczyć w taki sposób, wyrzucając od plastikowych butelek do poprzez zderzaki aż do pampersów. Parowie przy drodze do przystani zalewu miejscowi i turyści urządzili sobie dzikie wysypisko śmieci. Wolontariusze znajdowali w nim telewizory, lodówki, a także opony. Odciek z tego składowiska trafiał bezpośrednio do zbiornika wody pitnej dla kilku miast i gmin. Jest to miejsce popularne turystycznie, rekreacyjnie i majówka jest za 2 tygodnie, więc my to posprzątamy, ale jeśli się będą pojawiać te śmieci w tak szybkim tempie, więc na następną majówkę zatoniemy w śmieciach po uszy. Strzelcy z pomocą lin i wyciągarki samochodowej usuwali śmieci ze stromych zboczy. Wolontariusze przez cały dzień sprzątali 12-kilometrowy odcinek wzdłuż Wisłoka od Puław Górnych przez Rudawkę Rymanowską po Odrzechową. To jest od sąsiada, można powiedzieć, bo tu inni ludzie też przychodzą. Wędkarze, matki z dziećmi. Ja się tak zastanawiam, jak te dzieci odbierają to i co oni wyniosą z tego. Tych rodziców, które widzą, że przyjechali samochodem z rodzicami, a rodzice, worek poleciał. Nie ma się co dziwić. Uczymy się sami od siebie. Akcje sprzątania przeprowadzone będą w 5 gminach uczestniczących w działaniach Zagłębia Ambitnej Turystyki: Zarszynie, Besku, Rymanowie, Jaśliskach oraz Bukowsku.